Wiesz co, jeżeli miałbym się pojawić, to tylko w federacji numer 1, czyli Fame MMA. Siema, jesteśmy na gali Fame Friday Arena, a z nami Kuba Kosecki, cześć! Cześć, witam. Kolejny piłkarz, kolejna gwiazda sportu, niekoniecznie związana ze sportami walki, która pojawia się na gali Fame. Przyciągają te gale chyba. Tak, tak. Powiem Ci szczerze, że jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu. Wiadomo, że Fame to jest numer jeden spośród tych wszystkich freakfightowych federacji. Także dostałem zaproszenie, skorzystałem i robi niesamowite wrażenie. Organizacja, podejście do ludzi, którzy właśnie dostali zaproszenie, czy nawet zwykłych widzów, jest niesamowite. Także wiem, czemu jest to numer jeden wśród wszystkich federacji. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie te wszystkie walki, wejścia. Jest to coś takiego, co daje gąsią skórkę, nie? Było już kilka walk za nami, jeszcze jest kilka przed nami, ale muszę zapytać, która zrobiła największe wrażenie, bo był na przykład Tomek Zadyma Gromadzki i Tybori, którzy dali piękną trzecią rundę. Był Darolew i Piotr Świerczewski. Wiesz co, nie ukrywam, że naprawdę dla większą uwagę skupiłem na Piotrze Świerczewskim, ze względu na to, że był świetnym piłkarzem, znał się z moim ojcem, przez to ja też go zdołałem poznać, świetny człowiek i pokazał, że ma niezłe kopnięcia, także uszkodził dobrze nogę. Darolew tam się odgrażał, ale no widać, że jeżeli ćwiczysz piłkę nożną i jesteś sportowcem, to nawet w wieku 50 lat możesz pokazać się z dobrej strony. Także cieszę się, że wygrał tą walkę, a tak jak mówisz, no Tybor tam też fajną walkę stoczył. Przed nami, wiadomo, walka wieczoru i liczymy na niezłe widowisko, ale muszę powiedzieć, że od pierwszej do teraz, do tych walk, które są, były, widowisko jest zacne i miło się to ogląda, nie? Rozmawialiśmy jeszcze wczoraj z Mateuszem Borkiem o walce Piotra Świerczewskiego i on powiedział wprost, że jeśli chodzi o kopanie, walkę piszczel w piszczel, to Piotr Świerczewski no nie ma podjazdu. Ty przed tą walką też tak myślałeś, że tutaj będzie kopanie i tylko kopanie? Wiesz co, nie rozmawiałem z Piotkiem na ten temat, bo tak jak mówię, no, znamy się dzięki temu, że mój ojciec z nim grał i mamy tam jakiś kontakt i bardzo mu kibicowałem, ale nie jest to też tak, że się bardzo dobrze znamy i że jakąś on mi powiedział, co będzie robił, czy jak to będzie wyglądało. Ale wiedziałem, że piłkarz ma mocne kopnięcie, nieważne na jakim poziomie grasz, jeżeli oddajesz w swojej karierze czy przygodzie z piłką setki tysięcy kopnięć w piłkę, to masz ułożoną nogę, stopę i te mięśnie dobrze pracują, także po cichutku liczyłem na to, że właśnie wykończy go tymi kopnięciami i tak się stało. Otworzyła się ostatnio taka furtka, zresztą Piotr Świerczewski jest jednym z zawodników, Tomasz Hajto, którzy ci piłkarze emerytowani lub też nieemerytowani wchodzą do oktagonu. Ty się pojawiłeś dzisiaj na gali, więc muszę zapytać, czy kiedykolwiek pojawisz się w oktagonie na takiej gali? Wiesz co, jeżeli miałbym się pojawić, to tylko w federacji numer 1, czyli Fame MMA. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jedyne, co mogę powiedzieć, no jestem zawsze sobą, nie obchodzi mnie to, co ludzie o mnie mówią, czy się ze mnie śmieją, czy jestem jakiś, nie wiem, po prostu żyję swoim życiem. Dla mnie najważniejsze jest to, aby przeżyć to życie, żeby było namacalne i tak żyję. Widać po ubiorze nawet, że mimo to, że wiedziałem, że będę zwracał na siebie uwagę, to naprawdę nie przywiązuję na to zbytniej uwagi. Po prostu chcę być sobą i tak jak powiedziałem, jeżeli jakakolwiek federacja, to tylko numer jeden. Bawimy się w Ekstraklasę, w Ligę Mistrzów, a taką federacją jest Fame MMA. To jak już poruszyłeś ten temat, nie zapytamy, czy były jakieś kontakty ze strony Fame, ale zapytam, czy kiedykolwiek jakaś inna federacja, niekoniecznie freakowa, się odzywa? Nie było czegoś takiego, nie. Ale jak patrzę na to wszystko, wejście zawodników, całą otoczkę, 70 kilo samych mięśni, więc na pewno przeciwnika nie byłoby łatwo znaleźć, ale też byliby przeciwnicy, którzy na pewno by się skusili na tą walkę, więc no tak jak mówię, jestem pierwszy raz na czymś takim i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Myślisz, że odnalazłbyś się w takim świecie, bo Piotr Świerczewski też po konferencjach twierdził, że trochę inaczej się to ogląda, trochę inaczej się tutaj w tym wszystkim jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek śledziłeś tak mocno konferencje na przykład. To tak, ostatnie czasy mam osobę, która się zajmuje moimi biznesami i ogólnie kontaktem z mediami czy różne takie rzeczy. Niedługo też na pewno bardziej będę aktywny na Instagramie, bo zaniedbałem to dużo i praktycznie się odciąłem od mediów społecznościowych. Chciałbym nawiązać jakiś kontrakt z ludźmi, którzy
albo mi kibicują, czy nawet hejterom, aby pokazać, że mimo to, że podchodzę luźno do życia, jestem jaki jestem, chcę po prostu czerpać radość z życia, to jestem mimo to fajnym, porządnym człowiekiem. Na pewno mi się w tym odnalazł. Wiesz co, w takich sytuacjach face to face, zważenie, czy konfrontacja, jakieś pytania, to wiesz co, to jest u mnie wszystko naturalne. To z ust mi płyną po prostu same słowa. Czuję się w tym jak ryba w wodzie, więc nie miałbym w tym żadnego problemu. Także no, cieszę się życiem, chcę, aby to wszystko było po mojemu i tak też robię od 15 lat, nie? Super, dziękujemy bardzo i do zobaczenia może w roli już zawodnika. Zobaczymy.